Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W sobotę w hali widowiskowo-sportowej w Kępnie odbył się turniej Marcinki Cup 2018. Zawody zostały podzielone na dwie kategorie wiekowe. Rocznik 2008 swoje mecze rozgrywał przed południem, natomiast później do rywalizacji przystąpili zawodnicy z rocznika 2007. W turnieju zorganizowanym przez MUKS Marcinki zobaczyliśmy Górnika Zabrze, ŁKS Łódź, Odrę Opole Gryf Świdnice, Ostrowie Ostrów Wielkopolski, Start Namysłów, Akademię Piłkarską Ostrzeszów, MKS Kluczbork, Antonio Jarocin, Gorzyczankę Gorzyce Wielkie i oczywiście Gospodarzy. Jest to turniej taki nastawiony typowo właśnie szkoleniowo. Chcieliśmy porównać umiejętności naszych zawodników z klasowymi zespołami w naszych rocznikach typu Górnik Zabrze, Odra Opole, Gryf Świdnica, ŁKS Łódź. Są to zespoły naprawdę klasowe i rywalizacja z nimi odpowie nam na wiele pytań i na pewno pomoże w naszym szkoleniu. No właśnie, typowo, że na przykład gracie piłką niehalową, co ma utrudnić zawodnikom, a zarazem podnosić ich umiejętności w opanowaniu piłki. Dokładnie tak. Piłka zwykła, piłka niehalowa, gdzie doskonalimy planowanie nad piłką. Są piękne bramki, które padają z dystansu, co też jest solą tej gry, więc zaproponowaliśmy dzisiaj taką formułę. Drużyna rocznika 2007 była bardzo gościnna i zajęła dwie ostatnie pozycje w rozgrywkach, a zawody wygrał Antonio Jarocin, który rzutami karnymi pokonał Start Namysłów. Trzecie miejsce zajął Górnik Zabrze. W roczniku młodszym triumfowały Marcinki. W decydującym starciu zespół trenera Krzysztofa Podymy pokonał Górnika Zabrze 1-0. Trzecie miejsce zajął Gryf Świdnice, a Franciszek Walczak został najlepszym strzelcem zawodów.